Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jesteśmy na płaczącym półwyspie. Też mamy parę rzeczy do przygotowania, do zwiedzenia, sprawdzenia i tak dalej. Jeszcze zanim powrócimy z powrotem ku wspinaczce na nasze wspaniałe góry. Stwierdzimy, że tak, zrobię to jako, że no, ten półwysyp wydaje się być dosyć prostą lokacją. Przy czym podkreślam, wydaje się. Bo będąc mną zawsze można totalnie zlamić i no, żeby nie było właśnie, trochę niby się pobiłem z tymi przeciwnikami jakimiś i tak dalej, ale czy to już cokolwiek w ogóle z tego zrobiłem, nie wiem, nie kojarzę, żeby po prostu więcej wiecie, cokolwiek rzeczy robił, więc tak, teraz jesteśmy tutaj w jakichś ruinach zguby. Może trochę połaziłem tu, przez co odnalazłem jakieś takie miejsca, które moim zdaniem są warte uwagi, ale mniejsze. Powiedzieć tylko tyle, że raczej... A, dobra, to była zatruta woda, nie zatrute strzały. Mój błąd. Dobra. No, ale mniejsza. Teraz, kiedy wiem, że to jest trucizna, wiem, żeby szybko też działać. Możemy przetestować, jak działa wspaniały czar. Za bardzo niewielki koszt, jak widać, od razu usuwa te efekty, więc... Fajnie, fajnie. Czyli w samych ruinach... Prawie, nie sprawdzałem. Jak mówiłem, zobaczyłem tą lokację. Gając, oznaczyłem i stwierdziłem, że po prostu wiecie, resztę sprawdzę już tutaj na nagraniu. Czemu w tym miejscu postawił się znak? Nie wiem. Bez różnicy. Ale co, ma jakieś większe znaczenie to, żeby nie zginąć i najlepiej nie dostać znowu trucizny, chociaż to... O, co ciekawe się udało. No więc tak, pozbądźmy się tych dziadów szybko. Po czym tak. Wspaniała modlitwa to, żeby szybko nie być zatrutym. Wspaniała modlitwa to, żeby się uzdrowić trochę. I lecimy dalej, bo widziałem czy jakieś zejście niżej. Ale zanim zejście niżej, to wiecie, chcę też pobić przeciwników. Potem może jakiś wskoczy i dobije. Pewnie znowu dostaniemy zatrucie. Nie, nie dostaniemy tym razem, super. Co to jest? Weź, ktoś mi wytłumaczy, co to jest? Okej. Chcę to sprawdzić czym prędzej, więc nawet mimo tego, że staram się przeczekać moment, kiedy mogę zostać zatrucie, wiem od razu i... Okej, czyli... To jest to coś, co strzelało pociskami magicznymi. Nawet nie będę czekał, pijemy butelkę po prostu, zanim zginiemy. I po wykonaniu tego dostajemy cokolwiek? Chyba nie. Można wywnioskować, że było to nic z tego. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to schodzimy do podziemi. A jeszcze pamiętam, to proszę, ładna lampka. I te podziemia wydają się być niczym szczególnym, chociaż... Co? It will do no good, I swear it. And yet you persist, you frothing degenerates. Nic nie rozumiem, ale okej. Okej, odłamek zasadzki. Fajnie, jakiś czar tylko. Okej, nie wiem co o tym powiedzieć. Ja to jest nasza czardziejka. Ale ona to już była tam, czyli teraz tam nie będzie. Jeśli tak, to kiepsko. Dało się coś, nawet nie wiem co. Nawet nie wiem czemu tutaj... Czemu ono tutaj jest, ale dobra, mniejsza. Po prostu chodźmy zająć się wszystkim, co tutaj mam oznaczone albo z tej postaci, albo z innych postaci. I wiem, że mam do zrobienia. A ja póki jeszcze właśnie jestem w nastroju na takiej eksploracji delikatnej czy coś. Przed prawdziwym... Jaczka tam wiecie, tam na tą górę. A, tak.
A teraz mamy już właśnie szopę od osobnionego kupca. I dobra, co on tutaj sprzedaje? Co ciekawe, latarnie. Zagubione popioły wojny. Kuszące. Miecz dwuręczny zwany jako Zweihander. Super. Kamienie, których nie potrzebujemy. To mogę w sumie wziąć. I... list chodzący mauzoleum. Wezmę szczerze. Jeszcze będziemy u niego handlować, kupować i tak dalej, na pewno, wcześniej czy później. Ale wcześniej chcę zobaczyć, o co chodzi z tym chodzącym mauzoleum. Chodzący mauzoleum. By zatrzymać mauzoleum, musisz zacząć od kątnięcia jego podnóża. Dobra, chyba nie rozumiem. Gdybym jeszcze wiedział, czym jest chodzący mauzoleum, byłoby łatwiej. Dobra, mniejsza. Nie ma żadnych wrogów, wszędzie spokój. No to teraz najważniejszy punkt podróży. Ja zapisałem po to, żeby po prostu o nim nie zapomnieć. Piękne terty runów. To na krytyczny moment jakiś, kiedy będziemy, wiecie, potrzebować zbieracko trochę poziomów, czy szybkich pieniędzy na coś, to się mogą przydać. Ale tak, nie jest aż takie istotne jak na razie i no. Następny punkt będzie... Najpierw chcę zobaczyć jeziorko, które swoją drogą, tak tylko dodam, zaznaczyłem bez powodu. Tak, wiem, że niektórych z was może to zaskoczyć, ale nie było jakiegoś wielkiego powodu, dlaczego zaznaczyłem to jezioro. Wiecie, chciałem po prostu zobaczyć, czy coś tam się kryje. Z tego co widzę, jest tutaj coś. Cokolwiek to jest. Będę musiał sprawdzić i... I tutaj skarby już. Od czerwonej butelki, no super. Po prostu super. Nie, to było potrzebne, że no. Aha. Tak, jeszcze... Ja jeszcze brakuje tylko, żeby ten nietoperz mi tutaj przeszkadzał w walce. Aj. Mogę tu w sumie nie przychodzić. Skupić się tylko na tych rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. No i teraz nie na nietoperza będzie patrzeć, zamiast na to coś jeszcze zginę, chciałem powiedzieć, ale na szczęście nie padłem. Dobra. Dobra. Jeszcze w takim wypadku można spokojnie pokonać tutaj. Ale nie wiem, po co zbieram. Wszystko. Teraz jedziemy do chyba rzeczy, która mnie najbardziej interesuje. Nie, jeszcze nie. Zapomniałem, że jeszcze tutaj mam właśnie ten ostatni punkt. O tak, chociaż w sumie najbardziej. Poniekąd tak, bo zastanawia mnie, co będzie w tej wieży, którą ostatnio też spotkaliśmy. Gdyż mogę powiedzieć, sprawdziłem sobie na innej postaci to wszystko i faktycznie trzeba znaleźć drzwi. Ale póki co tutaj i... mogłem się spodziewać. No cóż, jak grzyb, to grzyb. Jeszcze tylko... Może by były jakieś sprytne sposoby na to, żeby tam łazić, ale... Wolę, nie? Tak więc możemy... Tutaj chociaż zanim coś, to może... Może zobaczymy, czy jest tutaj ta czarodziejka, bo jeśli... Jeśli nie, no to... Chyba zepsułem. Nie, no normalnie jest. A. Nic nie rozumiem. Dobra. Teraz już dosłownie nic nie rozumiem. Ale okej. Okay. Co jest dalej, to nie ma co chyba się przejmować. Więc tak, teraz żółwie. Znaleźć trzy mądre bestie. Inaczej mówiąc, znaleźć... Się nie mylę. Tak, chyba to były trzy. Nie kojarzę, żeby było tego więcej. Ja nie ukrywam. Nie do końca pamiętam, bo trochę czasu minęło, kiedy to sprawdzałem, ale... Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Po prostu trzeba to zrobić. I tak. Czekamy. Znajdź trzy mądre bestie. Pierwsza. Mam to, gdzie one były, to byłoby super. A cóż, nie pamiętam, więc trzeba będzie pewnie trochę pobiegać. Ale tak, lada moment znajdziemy, więc o tym się nie musicie przejmować. Czym? O tym. Nawet nie wiem, co chciałem przekazać w sumie w ten sposób.
O tym. Dobra. Nie, ja mam jakiegoś laga dzisiaj. Może naprawdę tym przejmujmy. I tu jest stado wilków, który lepiej się będzie pozbyć, żeby potem nie robił problemu. Oczywiście, tak. Tak. Czy jest jeszcze coś takiego ważnego, co chciałbym przekazać? W sumie się zastanawiam. A w sumie jest jedna rzecz, tak. O, otóż już wiem do końca, jak działają ci wrogowie z złotymi meczami. W sensie już wcześniej było widać, że dają dużo więcej runów. Ale ostatnio mi się trafił troll ze złotymi. Więc no. Niby nieciekawe, bo to im zwiększa HP-ki mocno. Na szczęście na postaci, która to spotkała, to było takie... okej. I tak damage mam wystarczająco wysokie, żeby się go pozbyć szybko. Ale, widząc ile run dostałem za takiego trolla, wszystko już się wyjaśniło, jeśli chodzi właśnie o kwestię run. Otóż, jeden taki przeciwnik daje 5-krotność swoich run. To oznacza, że jeśli traficie na trolla ze złotymi meczami, za pokonanie go dostaniecie 5000. Narodowego 1000, więc no, bardzo warto. A ja już niestety nie pamiętam, gdzie były te całe żółwie, więc chyba będę musiał jeszcze trochę pochodzić, szybko ich poszukać. No to ten, widzimy się za chwilę. Okej, dobra, mamy kolejnego. Jak widzicie. Jego to jeść? Tak, dobrze kojarzyłem. Bo tak sobie właśnie przypomniałem, że ten był jakoś taki schowany i no. Przypadkowo go ostatnio chyba pokonałem się, nie myślę, że to był jakiś żuk czy coś, ale dobra, mniejsza. A jak widzicie, mamy teraz wejście do tej wieży. Mamy znowu lampkę, żebyście mieli to wszystko i tak. Mamy portret, czy obraz, z którego nie możemy skorzystać. Drabinkę. A sama drabinka, powiem wam szczerze, prowadzi do bardzo fajnej rzeczy. Teraz zresztą zobaczycie, powiem szczerze osobiście. Zobaczyłem, jak to zobaczyłem. Zaraz to już będzie. Powiem szczerze, ten przedmiot jest naprawdę, naprawdę przydatny. Jest to kamień pamięci, jak widzicie. Więc czwarte miejsce na zaklęcie. Jej, i w ogóle, tak no. Nic więcej dodać nie muszę chyba. Ta lokacyjka była tylko dla tej jednej rzeczy. Tak, teraz kiedy już to mamy zrobione, to czy zostało coś jeszcze? Ruiny pół ludzi. Moglibyśmy też sprawdzić, ale jest noca w nocy, nic mocniejsi. Dobra, w takim wypadku możemy wracać już tam, gdzie byliśmy. Jest. I to jest coś, o czym dowiedziałem się od znajomego. Więc dziękuję bardzo za informację. I jednocześnie w sumie dobrze, że się o tym dowiedziałem, bo inaczej mógłbym potem się wkurzać. Tutaj powinniśmy spotkać... Dokładnie gdzieś by nie było. Naszego znajomego. Wielkim kapeluszem. Dokładnie. Po tym, jak ostatnio pomogliśmy. Thanks for your help there. That bloody finger was a thorn in my side. And now I'm finally rid of him. Here's a token of thanks. Please, take it. Kamień kowalski 5, dobra, to tego ominąć bym nie chciał. I'm dying to see you. Eleonora. Violet bloody finger. Yes, I've been tracking Eleonora for quite some time. She is the deadliest of all bloody fingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cessblood zealotry, Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet. Dobrze, żegnaj, Jura.
Tak więc dziękuję ci, anonimowy znajomy. Gdyby nie twoja wiedza, na pewno bym się potem wkurzał, gdybym się dowiedział tego jakoś tak przypadkowo. Możemy stąd zniknąć. Nie ma już tutaj czego szukać. A obecny moment. Zamiast tego wracamy do naszych klifów. I co jeszcze mogę powiedzieć? Muszę wam powiedzieć właśnie jeszcze jedną właśnie taką rzecz, którą też przypomniałem. I to jest pochwała dla wszystkich moich znajomych, których mam na Steamie. Ale chyba 3 czy 4 osoby już, z tego co widzę, mają 100% Elden Ringa u siebie zrobione na kontach, więc wow, podziwiam. No wiecie, ja pewnie bym mógł mieć podobnie. Gdyby nie to, że szczerze powiedziawszy, mało gram w Eldena, dosłownie poza odcinkami tam może biegam. Ale większość moich postaci pobocznych, na których testuję różne inne przebiegi, to a poziomy nawet niższe niż ten tutaj, więc troszkę, aż tak dokładnie to nie jestem w stanie powiedzieć więcej o tym. Jeśli chodzi o bossów, to szczerze powiedziawszy, ciężko mi powiedzieć, że nie znam żadnego, bo spotkałem kilku. A szczegółów nie będę tutaj zdradzał, bo po co mam spoilować. Tak, to samo z czasem okaże, jak na nich natrafimy. Co jeszcze mogę powiedzieć więcej? No. Może gdybym naprawdę w wolnym czasie siadał do tego Eldena i porządnie go ugrywał, a nie jedno co to tworzył postacie po to, żeby zdobyć achievementy, które mi się nie odblokowały. Jak chociażby ten za Godrika, czy za Jelenia, bo jak się okazało, za niego też jest achievement. Ale tak. Inni mają już 100%, zrobili wszystko co się da. Niestety rzucając mi trochę spoilerami też przy tym. Oni już ukończyli grę, no i dyskutowali między sobą czy coś, i ja tam akurat byłem. Nie mam tego za złe. Tylko właśnie te spoilery, to niby spoilery spore, ale powiedzmy, że i tak. O, widzę ten przedmiot, teraz to będzie. Ciężko będzie je zastosować, kiedy się nie zna gry, więc tak. Wiem, że jakieś są, ale chyba nie są aż takie groźne. A póki co. O. Karpi czym prędzej. Teraz na szczęście sobie przypomniałem, co jest naszą najsilniejszą stroną. Nie jakaś kosa, która w sumie też jest mocna. Błyskawice, którymi pokonaliśmy już niejednego ciężkiego oponenta. I oczywiście, że śmierć. Jak inaczej mogło być? Tyle już zrobiłem bez umierania, co teraz musiałem tutaj zginąć w głupi sposób. Jak na 15 tysięcy. Miło cię było znać. Tak wiem. Szkoda. Ale jednocześnie nie jest to wielki problem. 15 tysięcy to jest 15 troli, a znam miejsce, gdzie jest chyba ich 5 blisko siebie, więc no. Poradzimy sobie. I tak, tym razem może pójdziemy przy okazji jeszcze z kataną. O, no, taka tanka fajna sprawa. Nie zadać nic ująć. Warto. Może nawet zanim pójdziemy dalej, to jeszcze zarzucimy pioruny. A, i w ogóle też taka najciekawsza sprawa w sumie. W tym wszystkim zauważyłem, że tak. Nie opłaca się zarzucać żywiołu na broń. I się gra po prostu postacią, która często korzysta z broni. I daj mi na to ma jakieś zaklęcie wzmacniające ją. Chcę z niego korzystać. Coś. Czy właśnie ma taką możliwość, nie ma. W sensie wiecie, macie wolne miejsce na zaklęcie, bo tak nie muszę patrzeć niczego więcej. Zauważyłem tylko kamyczkę wcześniej. Czwórka. Warto wziąć. No tak, wracając teraz do oryginalnego tego, co chciałem przekazać. Okazuje się, że tego typu jak to coś. Ja mam teraz, wiecie, ten elektryczną broń. Zawsze, przynajmniej przy moich sprawdzaniach, ją lepiej niż dajmy na to, to jest zaklęta na magiczną. Tam chyba to jest. Nie pamiętam, czy teraz to nazywa, ale ogólnie chyba zaklęcia na inteligencję, które daje wzmocnienie. We wszystkich sytuacjach po prostu. Zawsze tamto wzmocnienie było lepsze. No, zrozumiałe, oczywiście. Nie są czasowe, więc no, dziwne, żeby były słabsze czy coś. Ta różnica jest tak diametralnie wielka. Zaraz bym powiedział, poniekąd może nawet się nie opłaca dać w inny sposób. Okej, okay. Można oszczędzić trochę tych punktów skupienia, czy jak to się nazywa.
chyba płyn z broni magią, ale... Kilka punktów kosztem znacznie większego DPS-a, no proszę bardzo, no proszę was. Ja już wolę naprawdę rzucać takie wzmocnienia kosztem tego większego DPS-a. Co innego, jeśli powiedzmy jest sytuacja, w której potrzebuję konkretnych rodzajów obrażeń, nie jestem w stanie je ich wzmocnieniami osiągnąć, tak. Muszę się nauczyć też mówić znowu wolniej, bo zauważam, że ostatnio mam znowu tendencję do mówienia za szybko. A teraz tak. Przeskok, wiem, że nie było to potrzebne aż tak bardzo, ale zawsze czuję się bezpiecznie skarżąc z tobą. Wstapmy mu! To szczęście przeżyłem. I nie mamy energii już na leczenie, więc tak. Jako, że nie mamy energii na leczenie, to musimy sobie poradzić w takim stanie. Chociaż w tym powinien być to chyba lekkie leczenie, czy tam szybkie leczenie. Nie pamiętam, jak się nazywało, ale tak zdecydowanie powinienem to brać bardziej zamiast zwykłego chyba. Chociaż nie wiem, co jest bardziej FP efficient, że tak to powiem z Englisha. Na polski, co jest lepiej, lepsze, jeśli chodzi o... Co ma lepszą wartość względem wydanych. Chodzi na przykład o zaklęcie, to mogłem powiedzieć, że co ciekawe. Ani wyjdzie zazwyczaj, jak tak sprawdzam, ubić kogoś kilkoma strzałami z podstawowego strzału astrologa, tego podstawowego kamyczka, nie pamiętam teraz nazwy, niż rzucić jakieś takie mocniejsze zaklęcia. Owszem, jedno mocniejsze, czy dwa mocniejsze łatwiej rzucić w jakiejś bitwie niż powiedzmy pięć kamyczków. Ale nadal, jeśli zażywam mocno tym, żeby przeoszczędzić, to tak. Pewnie. Spokojnie eliminujmy jak najwięcej. No. No, niestety. Tak. Teraz jedyne co nam zostało to za tym wszystkim, zanim ona zrobi swoje. Udało się. Tam mamy drugą. A więc teraz wyknijmy butelkę. Czekajmy. Złoty run 6. Okej, okay, to jeszcze bardziej wiemnia walki tutaj i na tego typu rzeczy. Skoro dostajemy takie wielkie runy. I teraz tak. Fajnie byłoby ją trafić. Nie wiem, co mam tu powiedzieć o tym wszystkim. Ale co to może warto by było pomyśleć o tym, żeby teraz wziąć inne zaklęcie? Może ona nie jest najlepsza. Dobra, to 18, tutaj mamy. Ale dobra, weźmy to. Na razie zrezygnuję też z tego i przy okazji zobaczymy, jak się nazywa to zaklęcie. Błyskamienny pocisk, okej, po prostu. Nie skojarzyłbym. Ale to jest. Może zwykła kulka ognia? Zobaczymy. Płomyk może być dobrym wyborem. I ogólnie widzimy się tam za chwilę, bo nie chcę wam znowu pokazywać tej samej trasy. Nie ma co zbytniego sensu, więc... Do zobaczenia już za chwilę. Udało się. Byłem przyszedł za pierwszym razem, ale... Niestety trochę mi to zeszło, przez to, że to mnie wołano, to coś, ale... Ważne, że się udało. Kamień Kowalski trójka. I... Wysok jest taki. Ogień działa na nich podobnie do... No błyskawic, więc tak. To bym nie brał. I tak będzie raczej dobrze. Jak widzicie, nie mam butelek. I tak, tam była winda jakaś dalej czy coś. Ale zanim to... Znajdźki i jakieś inne rzeczy. To widząc przeciwników. Ale... I to jest właśnie najważniejsze. I tak to zrobię. O ile nie będzie tu jakiejś magicznej wielkiej pułapki, to raczej powinniśmy to przeżyć. Nam. Tu wiem, jak z nim walczyć, więc. Odcinamy mackę. Bijemy po twarzy. Nawet udało się przełamać to wszystko, więc teraz można tak zrobić za jeszcze większe obrażenia. Nie, żeby to było potrzebne do czegokolwiek, tak. Kamień Kowalski 3. Mamy znajdźkę z tego, czyli pewnie tak, oraz
zakrzywiony miecz wężowego boga. Czymkolwiek to jest. Poza tym, że jest zakrzywionym mieczem wężowego boga. Zaraz zobaczymy i... Chyba jest to zwykła broń. Okej. Okay. O! O, fajny mieczyk. Nie będziemy go używać jednak. Raczej. Przynajmniej na obecny moment, kiedyś może się przekonam. Ale tak, mieczyk, który przywraca apeki przy pokonywaniu nim wrogów. Pewnie jakbym go miał na plecach, albo w drugiej ręce też by działało, nawet jeśli coś innego by dobiło. Znaczycie tak, bo to jest taki standardowy mechanizm soulsowy. Wbijany mocno w trójeczce, gdzie dużo strategii opierających się na magię. Podczas czyszczenia zwykłych lokacji nosił właśnie na plecach, chyba to się nazywało Wielki Miecz Kata, czy jakoś tak. On właśnie powodował, że przy ubiciu kogoś dostawało się trochę punktów skupienia. Nic wielkiego, ale tak. Inni za to nosili, nie pamiętam jak się to nazywało, ale inny mieczyk też, który powodował efekt taki, że przy małym, niskim zdrowiu miało się pełne obrażenia wielkie. Oj, dzisiaj nie jest dobry dzień do nagrywania. Za chwilę coś, ale dobra, mniejsze. Idziemy i... I znowu cięcie muszę zrobić, czym się tylko wydaje. A kogo my tu mamy? Wielki... Targot rogaty. Nie wiem kto to, więc nie będziemy przyzywać. Ale tak, skoro widzimy mgłę, to zmuszony będę zrobić znowu cięcie. Gdyż gram tym razem na offline, stwierdziłem tak po prostu ze względu na porę dnia, o której to robię. I tak, szczęście na Steamie offline. A jako, że jest bossu, może być za niego achievement. A zauważyłem, że jeśli chodzi o wszystkie achievementy tego typu, to na offline też się odblokowują, oczywiście. Ale częściej je dostaję, jeśli gram na online, więc... No widzimy się za chwilę, jak tylko zresetuję Eldena, Steama i w ogóle. No dobra, jesteśmy już. Skoro jesteśmy, przygotujmy wilki. Siadłem przy ognisku, prawda? Oczywiście, że nie siadłem. Właśnie przy miejscu łaski, no ale mniejsza. Oj, ja to byłem nierozważny, niemądry i w ogóle... O, cholera. Co? Co to jest? Magmowy żmij Makar. Nie jest to smok. Ale zachowuje się trochę podobny do jakiegoś smoko pochodnego stwora. Będzie zgon. Nawet nie ma co udawać, że spodziewam się czegokolwiek innego. Sądząc po tym, okej, dużo bije. Wracając, że nie mam butelek nawet ze sobą. Tak, oczywiście. Ale dobra, wiemy z czym mam do czynienia. Więc teraz tylko trzeba wymyślić jakiś plan. Co zrobić? Podołać temu wyzwaniu. I na wstępie do widzenia z tym. Mamy jakiegoś strzelca. Ja w sumie mamy tutaj to. Tego całego bliźnoksiężnika. Jest to broń. Wydaje mi się, że tutaj katana będzie bardziej potrzebna. Chyba? I tak. 13 tysięcy do odzyskania. Uda się super, nie uda trudno. Dyń. Mamy wsparcie w postaci jakiegoś takiego maga. O, i teraz tamto. Ja zginęłem. Aha, super, 26. No, też mu wsparcie. No, te duchy strasznie słabo biją. Nie wiem, może to z kwestii tego, że ich nie ulepszałem do maksa. Au. Może to jest jednak przeciwnik, z którym nie powinienem się jeszcze mierzyć? Bam, bardzo możliwe. Okej. Chyba standardowa błyskawica byłaby też skuteczniejsza niż to, co tutaj mam ze sobą. Chociaż ciężko będzie bez nauczenia się jego duchów tak tutaj walczyć. Ale okej. Znacząco ostrożnie, to nie jest aż takie złe. Okej.
uderzenie tego typu ma zasięg nawet za jego plecami. Żeby... Przełamaliśmy go. Tak, jego posturę przełamałem, ale niestety nawet nie mogę skorzystać, bo... napluł mocno wszędzie swoją magmą i... Nawet mi się wydaje, albo jego miecz teraz jest ognisty. Chyba mi się nie wydaje, niestety. Tak. Nie wydaje mi się. Więc musimy być ostrożniejsi jeszcze bardziej. Ale okej, okay, nie jest aż tak źle. Ja chciałbym jednak dotknąć tej magmy, więc... ostrożnie. Będzie atak jakiś? Okej, okay. Ciekawy. O, no niestety, trafił mnie. O, dobra. Po ogonie, ile się da. Okej. Okay. Tamto mnie podchodzimy. Ostatnia butelka. Tam idzie ostatnia szansa. No, nie chcę tego stracić. Pewnie i tak przegram w głupi sposób. Ale nie chcę, więc... Tak. Wiedziałem, że zginę przez to. Ale dobrze. Dobrze, przynajmniej widzę już, jak z nim walczyć. I wiem, że żaden duch mi tu nie jest potrzebny. Więc teraz musimy tylko się przygotować lepiej. A co za tym idzie? Do widzenia z tym. I jedne, co może dorzuciłbym, to gdzieś tu miałem. Jest, szlachetne mięso. Oj tak. Weźmiemy mięso, weźmiemy to. I czuję, że możemy go pokonać. Różni co do naszych kroków. To jest boss tego typu, który nie daje miejsca na pomyłki. Ten powinien chyba jeszcze chwilę poczekać z tym mięsem. No potencjalnie tak. Ale tak, hej, mimo wszystko damy radę, jakoś, musimy. Wtedy zaczęło mnie wszystko nagle swędzieć, jak na złość. Wiecie, jak na złość, bo teraz akurat kiedy... Ach, jestem w trakcie walki z nim. W takim, a nie innym momencie. Okej. Okay. Widzę, że mięso już zeszło, więc tak. Nie jest mięso, jest tak krótkoterminowe, że nie wiem, czy jest przydatne w takiej sytuacji. Okej, okay, trafił mnie. Bo za bardzo spamiłem w uniki. Zauważam, że jeśli chodzi o Elden Ringa, bądź co bądź, z unikami trzeba być bardzo precyzyjnym. Tak prawie nie weszło swoją drogą. Tak, potencjalnie weszło. Więc super. Dobra, jesteśmy nadal prawie w bezpiecznym miejscu. Okej, okay, trafił ten dziwny atak. Teraz uderzenie. Ale i tak musimy się wycofać. Po pierwsze, żeby łyknąć to, bo nie mamy pełnego życia na wszelki wielki, wiecie? A po drugie, żeby wywołać... no. Zresztą widzicie, co wywołać. I trafił mnie. Trafił mi przez to, że jakoś dziwnie tutaj momentami to wygląda na tych hitboxach. Chciałbym sobie takich hitboxach. A, na namierzaniu. Tak, to chciałem powiedzieć, namierzaniu. Ale się już trochę plączę. I tak. Będę musiał tu pewnie męczyć się wiele razy. Ale ja czuję, że to zrobię. Ja go pokonam. Więc po prostu życzcie mi szczęścia i w sumie spotkamy się, jeśli będzie już znowu w tej pseudo drugiej fazie. Dobra, 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 dobra. Mamy drugą fazę, mamy drugą fazę. Teraz jak widzicie z kosą. Nie wiem, czy to było mądre, czy nie. Ale tak, chciałem spróbować kosy.
Więc o co tutaj mamy kosę. Na swój sposób też sobie radzi. Ma trochę większy zasięg, co w takich sytuacjach jak ta tutaj zdecydowanie pomaga. I oczywiście nie zdążyłem kliknąć. No cóż. Jest to podejście numer chyba 4, może 5. Nie jestem pewien, ale dobra, widzimy się znowu za chwilę. Dobra. Mamy stagera. I udało się. Udało się aktywować to. Pominął animację aktywowania ognia na broń. Ale tak. Okej, ten atak. Lubię go nawet. Teraz robić to. Okej, dobra. Okej, próbuję pod siebie. Teraz robić ten atak, dobra. Odciągnijmy go może trochę. W bezpieczniejszych terenach niż tutaj. Okej, i... Jeśli przyjdzie do nas, a nie będzie tylko plutą lawą, to może jeszcze się uda. I ze smutkiem, tak, co jeszcze mogę tutaj dodać? No, ze smutkiem muszę powiedzieć, że nadal kosa ponad katanę. Kosą łatwiej się jednak walczy. Gdyby katana miała trochę większe zasięgi, wiecie, wtedy. To wtedy inna. Inny temat całkowicie. I uwaga, mamy to. Mamy to. Za 6, może 7, nie jestem pewien. Razem, ale tak, łuskowy miecz magmowego żmija i jest achievement za pokonanie go. Pokonano magmowego żmija Makara. Czy jakoś tak, i kolejne smocze serce. Ładnie. Mamy co. Kosztowało mi trochę wysiłku, stresu i tak dalej, ale nie jest ponad to, co bym mógł mi tak osiągnąć. No to jestem w stanie lepszym niż po niektórych innych starciach. I co my tu mamy tak właściwie? 24 siły, 15... Ręczności, 18 wiary. Zakrzywiony wielki miecz używany przez magmowy żmija. Kształtem przypomina szczękę smoka, jest pokryty twardymi łuskami. Te lądowe smoki były podobno ludzkimi bohaterami, którzy wzięli udział w śmiertelnym występku smoczej komunii. Staje przeklęci, by pełzać na brzuchach, jako cienie dawnych siebie. W rękach mogę tego używać. Ej. Patrzcie, z 13 tysięcy mam się 37 czy coś. Ale wow. Potencjalnie mamy chyba nową broń, którą będę mógł sobie potestować. Może nie będzie aż tak mocna jak katana, ale czemu nie? Jak kosa, jak katana. To weźmy nawet na chwilę. W rękach trzeba, więc to jest taki... Można powiedzieć taka wada. Taki delikatny problem, ale czemu by nie? Proszę, mamy, ale przy okazji też właśnie najważniejsze rzeczy, proszę, mamy teraz jeszcze jakiś taki lore związany z tą smoczą komunią. Może nawet dobrze, że w takim razie się nie interesowałem za bardzo. Wziąłem w ogóle ostatecznie jakiś czar stamtąd, czy nie? A, nie tutaj. A, i właśnie jeszcze, póki pamiętam, znalazłem przepis na pastylki. Robiące te, jak to się nazywa. Odporność na truciznę, ale dobra, mniejsza. Nie robiłem tego, okej, to może warto wiedzieć. Może być istotne, że tego nie robiłem i... Łaskowyż Altus. Czyli jednak. To była ta druga trasa. A. Dobrze. Wiecie co? Tutaj... Uwaga, spoiler. Taki wielki, uwaga, spoiler. O tej lokacji bardzo dużo słyszałem od wielu ludzi. Ponoć jest ciężka, ale zarazem jest tu pełno bardzo, ale to bardzo potężnych rzeczy, więc... No. Teraz się przekonamy, jak to będzie w praktyce. A póki co, znowu mnie wołają, więc widzimy się za chwilę. Okej, dobra. Dobra, więc widzicie ich. Żeby nie było, trochę powalczyłem właśnie bez nagrania, bo musiałem, wiecie. Swoim wołali mi chcieli wytłumaczyć jedną rzecz, więc na szczęście nie zginąłem, ale... Śmierć będzie teraz.
Więc po prostu witamy na płaskowyżu. Myślałem, że właśnie będzie tu bardzo źle. Ale chcę tutaj być. Ponoć takie ciekawe tutaj rzeczy leżą wszędzie porozrzucane, że chcę tutaj być. Chociaż jednocześnie nie chcę. Więc powiedzmy sobie szczerze, może tutaj trochę pozwiedzam, ale wcześniej czy później opuścimy to miejsce na rzecz dokończenia... A, jak to się nazywało? No tej liurni czegoś takiej. A i póki co musimy spojrzeć. Więc nie ma mowy, żebym to stracił. Tutaj będziemy bić tego. No, jest różnica między tamtą bronią a kosą. Kosa jednak już... On nie ulepszona, co... Kosą nawet chyba jestem w stanie walczyć jak prawie równy z równym. I co my tu mamy? Za przedmiocik. Dobry. Kamień kowalski 5. No nieźle. No dobra. No dobra. Zobaczmy, co jeszcze tu będzie. I najważniejsze rzeczy, może zobaczymy, jak się będzie sprawowała. Jak widzicie, za słaba. Chociaż, okej. Tą katanę może łatwiej będzie unikać niektórych rzeczy. Ale tak, znowu zginęłem. Przez to, że ciężko mi wyczuć, kiedy oni łapią w rzeczywistości, więc... Chyba na tym zakończymy ten epizod, a samo zwiedzanie tej lokacji może powiem tyle, że zostawię na kiedy indziej. Chciałbym, bo jest tutaj parę przynajmniej rzeczy, o których już mi powiedziano, które bardzo bym chciał. Powiedziano, że są, nie znam szczegółów, czy takich wielkich, dajmy na to, jakich statystyk wymagają, gdzie je znaleźć, wiem tylko, że tutaj, na tym biomie. I wiem też, że pewnie w tym momencie już lepiej by było, gdybym nie miał tych swoich, wiecie, podwyższaczy statystyk. Byłoby chyba to dla mnie dużo lepsze. Okej, miałbym mniej życia, mniej wszystkiego, ale bym też mniej otrzymywał obrażeń. Troszkę teraz mówić, co ile bije. Mamy jakieś takie właśnie większe kary do otrzymywanych obrażeń. Ale dobra, dobra, jak mówiłem, raczej na tym kończymy wszystko i... Tak. Na tym też zakończę ten odcinek. Jeśli chodzi o same... brakuje mi słów teraz. Jeśli chodzi o same... runy, jeszcze nie wiem, na co wydam. Może coś się znajdzie... Może nie. Ja już kończę. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście dumni z tego, co udało mi się osiągnąć. Te wraki karawan chyba skrzynek nie mają. Przynajmniej taką mam nadzieję. To by było na tyle. Do zobaczenia w filmie. Hey, hey!